drogi człowieku. Czyli mówię zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Mówię zarówno do facetów, jak i do niewiast. Jeżeli pragniesz coś osiągnąć w swoim życiu i pragniesz tego już bardzo, bardzo długo, zrobiłeś wiele lub zrobiłaś wiele w tym kierunku, żeby to osiągnąć, a tego nie osiągnęłaś, to może znaczyć zarówno, że masz za mało wiedzy, za mało umiejętności, ale może znaczyć coś zupełnie przeciwnego. Może się okazać, że dodatkowy kolejny siódmy kurs, dodatkowy kolejny fakultet, dodatkowa kolejna książka przeczytana lub napisana nie zbliży cię do tego celu. Może się okazać, co bardzo często się dzieje, co się dzieje równie często, jak i w drugą stronę. Bardzo często się dzieje tak, że na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na zdrowie, na samopoczucie, na cel wpływa nie tylko możliwość go osiągnięcia, czyli zdolności, które posiadamy, ale również wpływa to, że czasami mamy zaciągnięte hamulce. Nie da się jechać dalej, szybciej, skuteczniej, jak się ma zaciągnięte hamulce. I tym hamulcem u człowieka bardzo często jest jakieś ograniczenie, które nie pozwala pójść dalej. I w swoim życiu spotkałem jeden podstawowy hamulec. Tym hamulcem jest po prostu lęk. My po prostu się boimy, a jeżeli my się boimy, to my nie idziemy do przodu, nie osiągamy swoich celów, bo my się bardzo często boimy i ten lęk nas hamuje, ten lęk nas ogranicza, ten lęk nas blokuje. Drodzy panowie, jeżeli wasze życie nie jest tak wspaniałe, jak chcieliście, żeby było, to znaczy, że lęk was pohamował przed podjęciem właściwych decyzji. Drogie panie, jeżeli nie jesteś księciem bajki i nie jesteś w cholerę szczęśliwa, to znaczy, że kiedyś zablokował cię lęk. A najgorsze, że ten lęk cały czas nadal cię blokuje. Jeżeli będziesz chciał lub chciała dowiedzieć się, co z tym lękiem można zrobić, mogę ci podpowiedzieć.